Miło wcale się, witajcie, serce się już w kolejnym odcinku. Pod ostatnim byliście niesamowicie aktywni, więc i tym razem zostawcie z 6000 łapek i będzie super git dla mnie. W ostatnim odcinku przecież zwiedzaliśmy dziurę, w której powiedziałem wam 6000 łapek. No i nocujemy tam. Zostawiliście? Nocujemy. W tym układzie, nie wiem czy zostawiliście, bo kręcę już. Ale w tym układzie czas na noc pełną wrażeń w tajemniczym przejściu, tak jak go nazwałem, w sekretnym przejściu w bazie. Musicie zostawić łapki w górę oraz subskrypcję na kanale. Skryp! Dlatego, że zobaczcie, jaki ten pokój jest piękny. On ma wszędzie LEDy rozłożone, w ogóle jeszcze się nie nacieszyłem nim. Strasznie fajne. Dlatego mówię, no, zostawcie łapki w górę oraz subskrypcję, a my nie przedłużając odcinka, przechodzimy dalej, czyli bierzemy śpiwór, poduszkę, kołdrę, wszystko co się da i idziemy na całą noc do tej strasznej dziury. Może strasznej, a może nie. Dowiemy się w najbliższym czasie. Nice! Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to znaleźć śpiwór w ogóle, bo ja to nie wiem, gdzie on jest. Poduszka, jest. Raz. Poduszka, jest. Dwa. Prześcieradło. Znaczy, śpiwór. Dobra, myślę, że styknie, szczerze mówiąc. Będziemy spali na ziemi, czy tam leżeli. Chociaż może prześcieradło się jednak przyda. Nie, nieważne. Dobra, w takim razie przechodzimy do tej dziury, a ja wam jeszcze jedną rzecz pokażę oczywiście. To bierzemy ze sobą, pochwalę wam się, już chwaliłem oczywiście za każdym razem, będę chwalił, że kupiłem księżyc, ale jeszcze go wam nie zaświeciłem, więc chodźmy do tej dziury i wam zaświecę i zobaczycie, jak on pięknie wygląda w ciemności. Zapraszam! To jest ta piękna nasza dziura. Rzucamy rzeczy, księżyc. Panie księżycu, proszę uważać. Idziemy po LEDa. No skoro mamy oświetlenie, to nie zostaje nam nic innego. W ogóle założyłem dzisiaj koszulę już do spania, taka specjalna koszula do spania. Kupiłem ją sobie. Widzieliście odcinek wcześniej w takiej fajnej scenie, ale mniejsza z tym. Więc wchodzimy do środka. Zaraz zawołamy Ernesta, żeby nas zawołał. W sumie, Ernest! Zasłonisz mnie jak śpię? Jakoś tak to nazwałem. Chodzi o to, żeby Ernest zasłonił mnie tym obrazem i tą szafką, żebym nie wydostał się stąd. Oczywiście czymś jeszcze zastawi, więc nie będę miał opcji wyjścia stąd. Jedyne co, to biorę tego ledzika oczywiście fajnego. Cześć, jest ze mną Ernest. To ten, co spowodował, że bluzy bazy są sztosem i koszulki. O, no, faktycznie są najlepsze, tak. Choicecamp.pl, link w opisie. Twój kanał jest tutaj w karcie. O, tu, w tym miejscu. Szukacie go? Szukacie? To tu jest, tu. Łap go! Jest, macie go. Nice, dobra. Wbijasz do tam? Ja nie mogę, co to jest za miejsce? Ja jest straszny. Ja go jeszcze nie widziałem, szczerze mówiąc. No właśnie, nie byłeś tam. No nie, ani razu. Nie patrzyłem tam nawet. Coś tu jest? Patrz, chciałem ludziom... No właśnie, ja będę tam. Wejdziesz do środka, tam jest takie wielkie przejście, żeby się pomieściły z dwie osoby jeszcze. Co? Masz, stary, te rzeczy. O, patrz. O, shit. Strasznie długie, co? A da się przejść dalej jeszcze? No właśnie nie próbowałem. Właśnie nie wiem. Jeszcze nie wchodziłem tam z ludźmi. Strasznie tu się kurzy. Ale dobrze, że jest lampka. Trzymaj. W sumie tak. Kamerkę, a ja pokażę ludziom sztosa. Czyli to, o czym wam mówiłem. Zobaczcie, gaszę światło. To jest mój księżyc! Patrz, jaki to jest super i to w nocy sobie lata. To jest lampka do spania w kształcie księżyca. Strasznie potrzebna rzecz w życiu i jest wydrukowana długopisem 3D. Lol. No, to jest niesamowita akurat. Jest zarąbista i ja z nią śpię. Ja sobie już biorę kamerę od ciebie. Mam chyba legowisko gotowe. Tu się jakoś... Nie wiem, gdzie się położyć. Będzie opór nudno, no bo jest godzina, która jest już. Jak myślisz? Nie wiem, późno jest 22 chyba. No to nie jest tak źle, szczerze mówiąc. Jest 22, no to co, Ernest? Zamykaj! Nie ma możliwości ucieczki jakiejkolwiek. O kurde, przesrane. Telefonu też nie mam. Kurde. Jeszcze zamknął drzwi. No i jak widzicie, tak jak obiecywałem, jesteśmy tutaj i będziemy dzisiaj spać. Powiem wam, że oprócz tego kurzu, który tutaj się pojawia i jest duszno, to jest generalnie gicior. Tylko, że generalnie tutaj te ściany mają dużo szpar, więc boję się, że tu jakieś myszy chodzą, czy cokolwiek takiego. Nawet gdybym chciał usiąść, to ciężko mi jest to zrobić, bo prawie nic nie widać. Jest 22, więc chyba tak naprawdę trzeba pójść tylko spać, tak co nam zostaje. Ja nie przedłużać będę vloga, więc zapraszam do spania. W takim razie dobranoc, jeżeli coś będzie się działo, no to oczywiście ja będę wam relacjonował. Zapewne Ernest będzie próbował mnie wkręcić, mam wrażenie, tak szczerze.
no słyszał o tej nocy i coś szykował na wieczór, więc myślę, że będzie jeszcze trochę zabawy, więc zostańcie, zostawcie łapkę w górę. Ej, już zacząłem słyszeć, Ernest, to właśnie wychodzi po schodach. Idzie, idzie. Słyszycie to? Ernest, przestań wkręcać. Wiem, że to żart. Wiem, że to żart. O kurwa. Ernest, przestań wkręcać. Wiedziałeś, że tylko ty wiedziałeś, że idę spać. Ja pierniczę, jakie to było mega. Ale się postarał. O kurde. Słychać to przez ścianę. Fuck. Nie ma go w łazience, jeszcze to słychać. Kurde, aż spać mi się odechciało, szczerze mówiąc. Cały czas myślę, że coś w tej dziurze jest teraz. Przez niego. O kurde, no to spać nie będziemy dzisiaj zdecydowanie. Wrażenie, że Ernest tutaj był i zostawił jakieś straszne dźwięki, bo leci jakaś creepy, strasznie muzyka. Więc chyba jednak muszę stąd wyjść tak naprawdę. Wiele czasu nie minęło od momentu, kiedy tu wszedł, może godzina. Ernest już odwala drugą rzecz. Pierniczę, jest 23. I muszę już stąd wyjść. Słyszeliście to? Ale przesada. Dobra, wychodzimy to zobaczyć. Słyszę, że ktoś zbiega po schodach. I dobra, wychodzimy stąd. Ej, przesrany. Patrzcie, Ernesta telefon. Mówiłem, że wkręca. Kurde. Dobra, mamy jego telefon, więc bierzemy go ze sobą, może się przydać. I lecimy na dół, ale strasznie jest cicho. Ernest! Wiem, że to ty. Jest maska, ale Ernesta nie widać. Nie widać go. Pewnie jest w pokoju. Ale wolę uważać, bo on tak naprawdę lubi wkręcać i gdzieś wyskoczy na mnie. Ernest! Ha! O ty! Matko, okno otwarte. Co za cwania? Gdzie on jest w tym układzie? Staleta otwarta? Nigdzie go nie ma? Tu? Ernest? Za drzwiami? Też go nie ma? Szafa pewnie. Nie ma go nigdzie. Ernest! Patrzcie, na balkonie nie mógł się schować, bo jest zamknięty. Tu nigdzie nie leży. Ale wkrętę zrobił. Jak nie ma telefonu, więc nic nie zrobi. A my wracamy w takim razie do nocowania. Najsej. Słabe najsej. Gdzie on jest? Dobra, wracamy do nocowania. Zaraz go znajdę. No dobra. Ernesta nie znalazłem. Nic zupełnie nie widzę. Dobra, idziemy spać szybko, żeby się wyspać. Jutro też trzeba kręcić odcinki. Więc włazimy. Więc życzę wam miłych snów, ja idę spać, dobranoc i widzimy się rano. Najsej, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję.
Dzień dobry, witam was serdecznie. Po całej nocy oczywiście jest to zrobione. Nie było ciężkie, no tylko, że szczerze mówiąc, ja się wyspałem. To jest dziwne, ale na twardej podłodze się tak dobrze śpi. Ojej. Nie koło 10, więc fantastycznie. Nie ukrywam, że wstaliśmy wcześniej, ale... Po co wy musicie to wiedzieć? Dobra, w takim razie wychodzimy, pokażę wam, że jest rano oczywiście. O, zobaczcie, jak wszystko się świeci. Jest pięknie, ładnie, mój księżyc, wyładowałeś się? Nie, nie wyładował, więc wychodzimy. Ojeju, patrzcie, jak tu świeci. No i przechodzimy do mojej komnaty, tajemnic. Więc ta noc była fajna, może nie była aż tak długo, jak chciałem, żeby była tak naprawdę, bo jest coś tam się przebudzałem, ale to już normalne. I tak było wygodnie, więc jestem wyspany teraz, może później już nie będę niestety. Więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli chcecie więcej zadań, zostawcie łapki w górę. Pewnie 6000, tak mówiłem, już nawet nie pamiętam. Więc pamiętajcie, strzelcie nice'e i takie rzeczy tylko z Jackiem Frostem. Arriva!